Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play na luźno, ponownie z Roller Coaster Tycoon i wracamy do naszego Fan Fortress. Tak. Gości mamy dość mało. Należałoby się troszeczkę bardziej rozbudować, tak mi się wydaje, żeby się nie robiły tu tłoki straszne. Więc myślę, że poszlibyśmy w tą stronę. Chciałabym tu wsadzić jakąś kolejkę, ale tą taką miniaturową, ale nie jestem pewna, czy to będzie dobry pomysł. No bo niestety z takich przejażdżkowych rzeczy to zostało nam tylko to, wyciąg krzesełkowy już mamy. Więc może jakąś tu kolejkę ogarniemy. Zastanawiam się, czy może stąd by ją zrobić. Może teren nam nie sprzyja trochę. Czekajcie. Zrobimy to troszkę inaczej. Podniesiemy... nie to. Dobra, już z tymi biletami. Dajcie spokój. U was nie będzie stać na atrakcję. To byśmy podnieśli tu może. Ja wiem, że to teraz będzie głupio wyglądać. Ale no niestety w tym rollercoasterze za bardzo nie ma możliwości, żeby to inaczej zrobić. Nie, w złą stronę. Miał być w tą stronę. Okej. I teraz spróbujmy tą ziemię tu obniżyć. O! Idealnie. Myślałam, że tego się nie będzie dało zrobić, ale na szczęście się da. Tak jak chcę, więc jest ok. Tak, i myślę, że tutaj sobie zrobimy zakręt, aczkolwiek nie wiem, czemu się nie da. Aha, za wysoko dla podłóg. Problemo. Dobra, to trzeba będzie tutaj krótsze zrobić, tak. Okej. Obrócić widok. Bardzo dziękujemy. Taką przejażdżkę im tu po prostu trzaśniemy. Przez góry i doliny. I za wysoko. Nie, w lewo, w prawo. Tylko, że tutaj no znowu... Nie no, jest prawie okej. O, jakiś tam... O kurczę, alejki nam brudzą. Jest prawie okej. Teraz byłoby ok, tylko że... Właśnie. Za wysoko dla podpór. No to będziemy musieli tą ziemię jednak trochę brzydko podnieść, niestety. No inaczej tego nie damy rady zakończyć. Okej. Okay. Najważniejsze, że coś tam jest. Okej. Okay. Wejście, wyjście. Świetnie.
Dobra, niech sobie ciuchcia jedzie. Przy okazji widok na kolejkę wam dam. A my tutaj zrobimy alejki. Chyba czerwone tu były. No to będzie taka krótka najwyżej, ale chyba taka była. Znów nic nie widzę. W sumie to trochę miałam stację tu gdzieś zrobić, ale... Właśnie, miałam stację zrobić, żeby oni się mogli tutaj przemieszczać. Który mamy rok? Drugi, okej. Może poczekamy na testy, chociaż w sumie tutaj nic nadzwyczajnego nie będzie, bo to jest bardzo powolna, taka spokojna kolejeczka. Co im znowu nie pasuje tutaj? Nie, bo zapłacę tyle. Dobra, jak tamte testy? Okej, czekajcie. Jedną chwilę. Tu mamy raczej taki podwyższony ten. Jest nierówny ten. Nie wiem, czy mogę tak zrobić w ogóle. Będzie taki mały peron. Powiedzmy wejście. Wyjście. Zobaczmy, czy to ruszy. Aha, ruszy. Jest taka mała ta kolejka teraz, bo ten drugi peron jest taki malutki. Albo... Nie, zmieniłam zdanie. Mogę to w ogóle skasować? Czekajcie. O. Dobra, zostawmy to tak jak jest. Dajmy za to... Złoty 10. Niech się cieszą. O, wagoniki kryte. Co to za wagoniki kryte? Jak to wygląda? Aha, takie. Dobra, to może być. Tylko może zmienimy to na jakieś weselsze kolory. Może być tak, jak jest chyba. Pokaż się kolejko. Aha, bo ma zielone wagoniki i główna kolejka jest taka. Okej, okay, dobra, może być. Wow! Ale mamy tu brudno. Trzeba się ogarnąć. Dozorca. Panie dozorca. Ja tu panu chyba zaznaczę teren. Aha, tu już ktoś ma ten teren. Widzę. Dobra, powiedzmy, że tyle. Ławki tu trzeba... Wow. Ściny.
Ławki tu trzeba naprawić. Proszę. No i... Dobra, chyba będę musiała zrobić cięcie, żeby zobaczyć, czy się nic nie rozjechało z dźwiękiem, bo są jakieś dziwne ściny, także czekajcie, zaraz wracam. Okej, już jestem. Wow. Ale widzę, że tutaj nadal mnie ogarniają. Tu pana jednego postawimy. Kurde, za mało mamy mechaników. Strasznie nie ogarniam z tą moją obsługą. Jeszcze jednego dozorcę sobie weźmiemy. A mamy dość dużo miejsc do sprzątania w sumie. Nie zwracałam na to uwagi. Widzę, że tutaj to też tak trochę słabo idzie. Na to wszyscy chcą. To też jest w miarę okej. Czemu nikt nie chce? Bardziej ekscytującego, no. Jakiś rollercoaster nam się tu odblokował. Z tego, co pamiętam. Aczkolwiek nie wiem, który. Jakiś drewniany. Może ten. Albo ten. Nie, drewniany to jest drewniany. Ten! O kurczę, to jest jakiś nowy? Ja go chyba nie widziałam. Wow! Szaleństwo. Ciekawe, czy ja go tu zbuduję. Tak akurat w sam środek, nie? Wypasowało się. Dobra, wiem, że to jest kolejka. Jezus, spadać mi z tym napisem. Ja ogarniam rollercoastera, nie tak jak tygro. No, to się psuje. Dobra, czy jakieś kampanie reklamowe ogólnie porobić się seksualnie? Czekajcie, mogę to postawić? Okej, okay, mogę to postawić. Bardzo interesujące. Wejście tu, wyjście tu, powiedzmy. O, i teraz się będziemy bawić z alejkami. Dobra, wiem, że bilety wstępu. Aha, bo to jest... No. Nie o to mi chodziło. No. Ja nigdy nie ogarniam, w co ja klikam. Dobra, to jednak nie może iść tak nisko. Jeszcze brakuje wysokości. Czy mogę tak zrobić? No! Tak i tak. O. Nie, tak jest ok, tylko w dół. Teraz. Nie, to nie może być w dół. Kurde. Nie widziałam, że jest tak wysoko. Nie, tak, tak i tak. O! Świetnie. Ew.
Perfekto. Perfekto, moi państwo. Damy im coś bardziej ekscytującego. O. Jestem bardzo ciekawa, jak to jeździ. Schematy kolorystyczne im trochę pozmieniamy. Ła, niebieski nie. Niebieski nie tu. Dobra, może być ten brązowy już. Nie, nie może być ten brązowy. Ała, jak to daje po oczach. Dobra, ten może być. Nie wiem, ile tu kolejek się mieści. Dobra, zostawmy, może niech tak będzie, tylko dajmy może jasno-niebieski z fioletowym. Balonik! Okej, trzeba koniecznie jakieś kampanie reklamowe zrobić, bo mamy mimo wszystko dość mało ludzi w parku. Potrzeba im dużo więcej. Dobra. Jak tam? No czemu nikt nie chce? Czego się boicie? Przecież to takie fajne. Na pewno jest. Dobrze, zobaczmy, jak to tu jeździ. W sumie dość normalnie. A, w takim sensie to jest odwrócone. Dobra, i teraz jadą do tyłu. Wow. Dobra, żelazny roller coaster, dzika mysz. Też już widzieliśmy. A, i potem odwraca się z powrotem i jedzie normalnie. Tylko czemu nie chce na to chodzić? Może i muzyczkę tutaj puścimy, ale nie z tych styl techno. Tylko może... tylko wschodni? Już mi ktoś tu narzygał, no. Co za ludzie. Już wam daję ławki, no i uspokójcie się. No, ani ta kamera przeskakuje. Widzę ławki popsute. Złe ludzie. Tutaj są kolejki, wszędzie są w miarę kolejki. Jest zamknięte, bo to jest naprawa. Dobra, rosną nam goście. Dziwna jest ta muzyka do tego rollercoastera. Dobra, może zmienimy mu nazwę na coś innego. No, co by to zmienić nazwę? Dobra, mamy lipiec, rok drugi. Kurczę, trzeba by się zbliżać do końca tegoż... Znowu mam jakieś ściny. Dobra, już ogarniamy. Na wszelki wypadek więcej tych mechaników tu. Jeszcze pana sprzątającego. Dobra, ja się zastanawiam, czy nie zrobić sobie przerwy. Dziką mysz żeśmy widzieli. Z tego, co tu
było. Może zrobimy sobie przerwę i połączę się z wami, jak coś powiedzmy. Jej. Jak może będziemy się zbliżać do. O, od razu się zepsuło. Dopiero co wybudowane. Zwłaszcza, że mam jakieś ściny i ja nie wiem, czy się teraz dźwięk nie rozjechał, więc zrobię przerwę i połączę się z wami, jak coś, albo coś się będzie działo, jeszcze poczekać do roku trzeciego. Aczkolwiek no, dobudowałam tutaj jeszcze wielki młyn i jakieś elementy jedzeniowe. I goście strasznie się tam gubili, więc zmieniłam i poprowadziłam tędy. Jest trochę lepiej. To chyba wszystko z takich, powiedzmy, nowości. No, niestety zdarza się, ale tak jak mówię, nie nagminnie, więc miejmy nadzieję, że uda mi się dotrwać do końca tego scenariusza. Co jeszcze się odblokowało? Od początku. Też tutaj chyba nic. Tak, najwięcej w rollercoasterach się odblokowało, więc tak. Na pewno kolejka kopalniana się odblokowała, ale to już widzieliśmy. Na pewno to, latający rollercoaster. Myślałam, że on będzie taki egzotyczny pod tym względem, że faktycznie ta kolejka będzie na przykład się odrywać od torów i spadać na tory poniżej, na przykład coś takiego. No natomiast z tego, co widziałam po zdjęciu, to raczej nie. Raczej to tak nie wygląda, wygląda to raczej normalnie. Chociaż być może gdzieś tu się odrywa od torów, a po prostu tego nie widzę. Aczkolwiek no wow. Więc coś takiego i takie coś, czyli rollercoaster pionowy. Tutaj za bardzo tego na zdjęciu nie widać, ale on to niby ma takie spady zupełnie pionowe w dół. No już tego nie budowałam, bo już nie mam za bardzo miejsca. Poza tym bałam się już cokolwiek budować, bo jak widzicie, tych alejek jest masakrycznie dużo. I jak goście się już zaczynają gubić, to już nie jest dobrze, więc wolę nie ryzykować już. Tak, teraz się nam odblokowały go karty. Poza tym top spin i ten rotospad. Katarakty mi się odblokowały, ale niestety trochę późno. Bo tak jak mówię, już akurat w momencie, kiedy mamy kończyć, więc... więc już boję się tu cokolwiek dobudowywać. Tutaj odblokowało mi się jeszcze coś takiego, budka z jabłkami w polewie. Pierwszy raz to widzę. Ale tylko jedną tą budkę zbudowałam, tak, dla zobaczenia. I chyba budka z pamiątkami się odblokowała, ale to już widzieliśmy. Dobra, tak więc myślę, że to tak mniej więcej wszystko. No i staram się mniej więcej, no, dotrwać do końca tego scenariusza. Znaczy już jesteśmy bardzo blisko, więc to już jest praktycznie chwila, moment i będziemy w domu, że tak to ujmę. Okej, mam nadzieję, że teraz się będzie nagrywać. Niestety są straszne ścinki. Nie wiem dlaczego. Coś mi się ostatnio zaczęło dziać. Przypuszczam, że coś z dyskami jest nie tak. Jeju. Ja mam nadzieję, że... kurczaki, dotrwamy do końca tego scenariusza chociażby z tym nagrywaniem, bo to jest po prostu straszne, co się dzieje. Nie wiem, co mi się psuje. Już pal 6, że przydałby się format temu komputerowi, no ale... mam nadzieję, że jeszcze trochę wytrzyma. Przynajmniej tyle, żeby nagrać to do końca. Dobra, nie wiem, czy coś jeszcze było takiego. Teraz lądowanie spadają, ale... to też dlatego, że nic nie budujemy specjalnie. A już nie chcę ryzykować
za bardzo. Ile mam jeszcze do końca? Jeszcze cały miesiąc niestety. Co tu ciekawego? Odwrócony rollercoaster. Chyba też już go widzieliśmy. Aczkolwiek głowy nie dam. Bawię się przy okazji balonikami, które upuszczają gesty. No. Spadają nam notowania, kurczę. Wolałabym nic nie budować, no. Zresztą co miałabym zbudować, co jest malutkie. Chyba wszystko takie małe w miarę mamy. Mamy malutki ten, ale... Nawet ten malutki to tak nie bardzo jest gdzie wstawić. Chyba, że tutaj. No. Nie, bo to nic nie daje za bardzo. No jesteś przy wyjściu z parku, nie marudź. No nie wiem, co to jeszcze może zrobić, no. Nie spadajcie notowania. God damn you. Ja no już poniżej 600 nie spadną. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, mamy odwrócony rollercoaster też, tak widzieliśmy go. A przynajmniej ja go widziałam. A tak, budowałam go. Okej. Okay. Czyli wy też go widzieliście. Okej. Okay. Alejki wyglądają spoko, jeśli chodzi o czystość. Przecież nic nie robię, goddamio. Muszę już ciąć te nagrania, kurczę, na takie małe kawałki. Potem będę miała roboty z tym. Ale mamy październik, więc jesteśmy blisko końca. Blisko finału. Jeszcze tylko trochę. Ej, Zak, dlaczego ty się gubisz? Goście też nam trochę spadli, ale 1300 jest, to jest najważniejsze. Znowu jakiś ten się zgubił. O, ten daleko się zgubił. No, dobrze wiem. Nie mogę znaleźć wyjścia z parku. Bla, 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 bla. Skubane owce. Jakbym miała dłużej utrzymywać ten park, to... No by się wszystko posypało. Coś czuję. Ale i tak nie sądziłam, że uda nam się, że tak powiem... Znaczy, uda mi się w sumie przejść ten scenariusz, bo... ta forteca mnie przerażała. Zresztą, gdybyśmy ją wykorzystali, to... pewnie mielibyśmy więcej miejsca i ogólnie... No ale tak jak mówię, już teraz zaczynają się gubić przez te ilości alejek tutaj. Przejść i tak dalej, więc... Jakbyśmy mieli jeszcze to im odblokować i całe przejście dookoła tej fortecy, to oni by tu po prostu umarli. Nie wiem.
To jest masakra, co się dzieje czasami z tym rollercoasterem, więc... Lepiej nie ryzykować. Lepiej nie ryzykować. No, kończy się już ten październik, czy nie? Już prawie. Dobra, zostawmy już tych dozorców. Niech już radzą jak mogą. Mamy dość dużej ilości gości. Będą fajne oklaski. No, październiku kończ się, bo muszę kończyć to nagranie. I zobaczyć, czy się nic nie rozjechało. Jak się rozjechało, to przepraszam. Balonik, bum! Tu coś ciekawego? A, dopiero na 5 marzec. Na 5 marzec? Tak daleko? A co ciekawe. Myślałam, że co miesiąc wychodzą. Dziwne. Jeszcze lwy tu ryczą. Masakra. No, 26. Jak tam z finansami? A, na plusie jesteśmy. Wszystko pięknie, ładnie idzie. Tylko goście się czasem gubią. Ale na szczęście tragedii nie ma. I notowania też nam wzrosły z powrotem. Bo to jest właśnie najgorsze, jak goście się gubią, to one drastycznie spadają, te notowania. Potem jak już się nie gubią, to tak delikatnie wskakują na swoje miejsce. A to... Dobra, już spadaj z tego parku. W czerwonym kapeluszu. Panda! Wszystkie atrakcje cieszą się ceniem. W ogóle super, pięknie, ładnie, oprócz tej rzygowiny tutaj nie widzicie jej. No, 30 październik. Chyba będzie jeszcze 31, nie wiem ile październik ma dni. A, jest 31. I... 3, 2, 1! Już! No już! Nie rzygaj, tylko już! Jej! Udało się! Hip hip hurray! Jej! Baloniki lecą w górę! Dobra. Wpisujemy. Zapiszemy grę. Jeszcze się cofniemy, żeby zobaczyć te ilości balonów, które idą w górę. Jej, udało nam się skończyć scenariusz. I to taki, no... Powiedziałabym, że bardzo prosty. Znaczy, nie jest prosty pod tym względem, że faktycznie gdybyśmy zostawili układ ścieżek taki, jaki był na samym początku, to tak jak widzieliście zresztą na samym początku, goście się strasznie gubili, więc no... Ciężka sprawa z tym niestety była. O, i wszystkie pękają. Krzywy dom. No, także... Także pod tym względem był trudny, ale jak się ograniczyło ilość ścieżek, to da się to oczywiście jak najbardziej przejść. Więc w sumie całkiem nieźle. Dobra, cofamy się do menu. Okej, i myślę, że to już by było na tyle. I myślę, że na razie skończymy sobie z rollercoasterem, przynajmniej na jakiś czas. Bo chciałabym wam pokazać może nieco inne gry też. więc zobaczymy na luźno coś może innego. Mam nadzieję, że... Dobra, już się zaczyna strasznie przycinać, więc... Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Dajcie znać, jak wam się podobało oczywiście. I do usłyszenia kolejnym razem w
nowym odcinku kolejnym z Let's Play na luźno, może właśnie coś nowego wam pokażę. Zobaczymy. Także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Pa, pa!